No po prostu to już drugi raz jest takie zalanie. Urząd Miasta absolutnie nic nie robi. Ja straty rocznie mam tak na 30 tysięcy złotych. Ma to ubezpieczone, już ubezpieczyciel nie chce się ze mną ubezpieczać dalej. Nie wiem, co robić dalej mam. A poprzednio tak samo było? Też tak samo było. No, wszystkie wiertarki, spawarki, wszystko jest pozalewane. No ale czy coś obiecano panu w zeszłym nic, roku? Absolutnie nic, nic. Na się Urząd Miasta nie przyszedł, nie zainteresował. Worki to w własnym zakresie musiałem organizować. Dopiero teraz, co dzisiaj przywieźli worki. Ale tak absolutnie nic. Jak dzwoniłem raz od na się worków, no to także, że nie robić paniki. Na ile wycenia pan straty? No też na jakieś 30 tysięcy na pewno. To co było wszystko pozalewane, ja od nowa muszę robić. Ludziom muszę podkupywać ten nowy sprzęt, co był dany do naprawy. A jak pan myśli, jeżeli będzie jeszcze dalej padać deszcz? Nie wiem co, no będę musiał z zakładu tego rezygnować, uciekać gdzie dalej. W jakim czasie woda wypełniła piwnicę? To gdzieś 15-20 minut. Jak wybiła tutaj z tego, z kanału, tak drzwiami wyrwało wszystko tu. I od spodu, spod podłogi bija woda. Także przykro patrzeć jest. Opłakane zostały mamy. Co będzie dalej, jeżeli będzie jeszcze padać? To samo będzie. To samo. Nic na więcej nie czekam. No nie wiem, no. Jak tak będzie dalej, to nie będziemy chodzić, będziemy ubezpieczyć. Nawet nie można ubezpieczyć mieszkania i piwnicy, bo zalewa. Za każdym razem deszcz, zalewa. A burmistrz nic nie robi. Boże, ja od 7 rana tutaj urzęd w tym otworzyłam. Wyszłam z pracy i... No i co? Ile ja wygarnęłam tej wody, bo była przecież panele, wszystko było zalane. A chciałam, żeby nie bez tego, to musiałam szufelką wyrzucać tam. No a pani sama teraz tutaj pracuje? No ja jestem sama, bo ksiądz wyjechał do Jeleniej Góry na cały tydzień na zastępstwo. I zostawił mi kluczy, bo w razie czego, żebym miała kluczy. No to dobrze, że zostawił mi kluczy, nie? Mhm. A tak to... Najgorzej tam wszystko zalane, całe te... W poprzednich latach też tak było? No, kiedy? Teraz ostatnio są takie ulewne deszcze, co były, to też tak zalało nam. Też tak samo. Niech pan zobaczy to. Cała bielizna, wszystko zalane, to co w środku i tam i sutanny, nie sutanny. I tam jest bardzo głęboko i nie ma jak wejść, żeby cokolwiek poratować z tego. To duże straty? Oj, bardzo duże będą straty. Ja nie wiem, ksiądz jak przyjdzie, to się zapłaczy. Ja sama jak zobaczyłam, to mi się aż płakać chciało, że tak się to niszczy wszystko. Co się dzieje? Dobry, niech panie powiedzą, co tu się dzieje. A skąd ja mam wiedzieć? Panie, zobacz pan, jak ja bym... Bozia pokarała całą wagańską. O, woda stoi w pokoju. Ja się nie będę wypowiadać. O, cholera. Marianku, a my w klatku... O, widziałam, ja tak szpeką zabezpieczam właśnie. To jest wolność pekomu. To jest szok. Zamiast zabezpieczyć workami coś... Nie, jeszcze zabite są. Jak nigdy nie było. A sprzed spekomu jedna pani przyszła, co nie? A resztę co? Za biurkę siedzi. No i to tak co roku? No co roku tak mamy. Jak nie rzeczka, to burze. I tak jest co roku, jak tylko przychodzą burze, powodzie, to mamy w domu. A pekom nic z tym sobie nie robi. Że to jest jakieś normalnie nieporozumienie. Sięgam. I pan zobaczy, że mam wszystko pozalewane. W tamtym roku malowanie miałam, w tym roku znowu to samo mnie czeka. Bo to jak nie studzienki, to ten, wszystko idzie pod ten. Zgłaszaliśmy to już tyle razy i... Mówię, no robią wszystko, tylko nie to, co trzeba na tej Żegańskiej. Mhm. Także, nie wiem, albo powinien się zmienić ktoś w Pekomie, albo ktoś w Urzędzie Miasta, moim zdaniem. Bo to jest
No ale przecież nie raz na pewno pani to zgłaszała, prawda? No, zgłaszane było, no i widzi pan, co z tym robię. Dalej nic. Władza nasza w mieście zmienia się, burmistrze się zmieniają, ale problem istnieje do dzisiaj. Chyba liczą na cud, że przyjdzie i zrobi tutaj konkretne meliorację, żeby ta woda schodziła. Jak do tej pory, to tylko są nasze marzenia. Ja nic nie życzę, tylko żeby oni tu mieszkali i przeżywali to, co my przeżywamy. I to, co dotyka każdego tutaj na tej ulicy, jak przyjdzie burza. A burze muszą przychodzić. Ziemia potrzebuje wody. Ale tego nikt nie rozumie. Są ważniejsze sprawy. Jak zwykle, my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Już od co najmniej, a szczególnie jak wybudowano drogę, bo kiedyś to jak była obrywanie chmury, jakaś wyjątkowo dużo ulewa, to się zdarzało. A teraz po wybudowaniu drogi mamy co miesiąc, przy każdym większym deszczu, mamy taką samą historię. Zalewa nam całe podwórko, zalewa nam piwnice, zalewa garaże. My z samochodami nocujemy na ulicy. Co z tego, że mamy garaże, że mamy tutaj podwórkę, jak tak. Jest to po wybudowaniu drogi. Nie zrobiono kanalizacji właściwie burzowej, zrobiono dół przed naszym domem i po prostu jest zlew wody z ulicy Wojska Polskiego, z całej tej od ronda, od CPN-u, od kościoła. Wszystko nam się zlewa i teraz to jest pięknie. Tak jak tu mieliśmy wody, no widać, 1,5 metra podwórku. Nie mówiąc o naszych domach, o naszych ścianach, o smrodzie, który zostanie nam tutaj. I nic nie pomaga. Było spotkanie z burmistrzem w zeszłym roku. Obiecał, że będzie coś robił, że coś się będzie działo. Poza wykoszeniem trawy koło rzeczki nic się nie dzieje. No i koniec. I wie pan, ja teraz już takie odnoszę wrażenie z sąsiadami, że będziemy po prostu pozew zbiorowy robić przeciwko urzędowi miejskiemu za to, że dopuścił do tego, żeby taka droga, myśmy mówili, co się będzie działo. Że nie dopilnowano wykonawcy, że nie przypilnowano projektu, jak budowało się projekt, robiło się projekt. Nie mamy innego wyboru już w tej chwili. Wie pan, no jak można żyć, jak mamy w tym roku już drugą taką sytuację. A jeszcze nie mamy lipca, nie mamy sierpnia, gdzie są duże opady. No to wie pan, to jak my możemy spać? Jak my możemy żyć? Nie wiem, to już jest, wie pan, przekroczyło jakieś takie dopuszczalne granice, żeby tak co miesiąc, to u nas jeszcze mamy wysokie domy, piwnica nam zalewa, podwórko, ale Żagański, kiedy woda wlewa się do domów, to jest tragiczne. A jeżeli nie będzie padać, to ile czasu zajmie pani uprzątnięcie to tego, znaczy, co teraz pan, jest? Dopiero co skończyliśmy, jakby pan przyjechał przedwczoraj jeszcze, to my otwieramy wszystkie drzwi na noc i na dzień garażowe. Wszyscy otwierają, suszymy. Ledwośmy wysuszyli, już teraz znowu będziemy suszyć. Suszymy cały miesiąc, przepływa miesiąc, znowu suszymy, znowu nas zalewa. No wie pan, no jak mury nasze wytrzymają? Po prostu nie da rady. Grzyb. Trzeba zobaczyć, jak nasze ściany w garażach wyglądają, w piwnicach. Przecież to już jest to, nie mówiąc o tym, że to wszystko to, co leci, to nie leci czysta woda deszczówka, tylko to jest kanalizacji sanitarnej. Widać tu na tym mule, na smrodzie. Wystarczy przejść pod okno, jaki smród jest. I wszystko to my suszymy, wynosimy, puczemy. Cały miesiąc robimy. Przychodzi kolejny miesiąc i zaczynamy od zera. Już w zeszłym roku na tym spotkaniu z panią posłanką. Obiecywała nam, że już się zamierzy, ona już w ogóle serce przyłoży do tego. I co? To była pani Bukiewicz. Pani Bukiewicz. Myśmy wiedzieli, że to jest, bo to było przed wyborami. Mówiliśmy wprost głośno, że to są obietnice wyborcze. Nie przysięgała się, że będzie się, bo nas żart dochodzi. No i wie pan, i co? I nic. Z tego, co słyszałam, na ostatniej sesji była sprawa przebudowy ulicy Żagańskiej z kanalizacją, robienie nowego kanału. Okazało się, że nie będzie, pan burmistrz powiedział, że nie będzie, będą na to budowane drogi na strefie przemysłowej. Dobry. 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 Tak robią nasi z tego. Zrobili wodę, przekuli do ściany, do studzienki i zostawili, nie zamurowali, piachem zasypali. Woda wszystko wybija teraz przez studzienkę na korytarz.
to już żeśmy zrobili teraz, nie? Porządek. Jedno zrobią, drugie popsują. Czyli co w zasadzie tutaj było zrobione? Po prostu wodę przeciągli, rurę nową wstawili, a nie przekuli się przez fundament budynku, a nie zabetonowali tego, tylko po prostu zasypali, nie? I woda sobie zrobiła przejście i poszło. To już drugi raz po tym właśnie jak tego, tak to nigdy się tak nie działo, nie? Nigdy tego nie było, dopóki nie zrobili wody. Nie ma co na nie czekać, żeby to zrobić, bo to się nie doprosi tego, niczego. I w zasadzie państwo na własną rękę robicie to, co powinien zrobić Pekon, tak? No, a jakie mamy wyjście? No, po każdym deszczu sprzątak zalewa nas mrót jak cholera, bo to wiadomo, fekalia wszystko idzie. Po każdej większej ulewie. Pływamy teraz. Nie? Mamy lepsze ciśnienie wody, to z każdej strony. Nie?